Marcin Najman, jesteśmy po już naprawdę emocjonującym ważeniu. Ciepłe przywitanie Was obu. Duże emocje na tym ważeniu, chyba w takim dobrym ważeniu. Ostatni raz pamiętam przed walką z Pudzianowskim tak to wyglądało, tak? Zgodzisz się? No, przed galą na Narodowym było też piękne ważenie z Michaelem Bufferem, także już parę takich naprawdę pięknych ceremonii ważenia miałem okazję przeżyć. Ale takie ważenie, gdzie zostały wykupione wszystkie bilety na galę, na ważenie, to chyba jeszcze nie. Fame MMA jest jedyną znaną przeze mnie organizacją na świecie, która sprzedaje bilety na konferencje prasowe i ceremonie ważenia. No, fenomen dzisiejszych czasów. Jak stanąłeś na wadze, usłyszałeś te swoje 110 kg i nagle wszedł bonus i bardzo zbliżona waga, można powiedzieć, bardzo porównywalnie. Ty spodziewałeś się, że on poleciał z tą wagą jeszcze tak tragicznie w dół, że nie ma szans, żeby ważył więcej od ciebie? Wiesz co, ja się zajmowałem głównie sobą. Na ostatniej konferencji ważyłem... A słyszałeś w ogóle, jak wyczytano jego wagę? Tak, 109. Tak. Waży kilogram mniej ode mnie. Tak. Ja ważyłem 116,5 jeszcze 3 tygodnie temu na konferencji. Czy 2 tygodnie temu. Także 6,5 kg do 110 coś. Aczkolwiek wiadomo, że to i tak jest waga jak dla mnie za duża, bo ja powinienem ważyć tak naprawdę 100. No, uważam, że akurat w tym pojedynku to nie zaważy, ale generalnie jakbym chciał w kolejnym jeszcze wystąpić po ewentualnym zwycięstwie, to muszę jeszcze dalej tą wagę ciąć. Zgubiłeś tą wagę w Das Berserker Team Bielsko-Biała pod okiem Damiana Herczyka, bo robiłeś jakiś kemp w ogóle, bo wyglądało na to, że jesteś tam, ale dojeżdżałeś, czy byłeś już zakwaterowany tam? Obóz miałem w górach, kondycyjny, a do Bielska dojeżdżałem, bardzo fajne treningi, naprawdę super. Szkoda, że Damiana nie poznałem 10 lat temu. Ciężkie te treningi były, czy już tylko takaś poprawa, bo co tu można jeszcze wiele zrobić na moment przed praktycznie końcem? Nie, ale my zaczęliśmy trenować chyba miesiąc, czy półtora miesiąca temu, także nie, no teraz wiadomo, że było luźno, ale były treningi, gdzie naprawdę ostro jechaliśmy z tematem. Widziałem tutaj Marcina Wrzoska, kręcił się i mówi, że spotkał ciebie, gdzieś tam było jakieś pytanie, ale mówi, że po prostu ominąłeś go i w ogóle nie chciałeś gadać. Jesteś tak skupiony na walce, że w ogóle nie dostrzegasz już tych dalszych rywali, dalszych jakby wyzwań i wyzwania ci wszyscy rzucają, no to widać. Po prostu każdy chce zarobić na tobie parę groszy, bo twoje nazwisko jest gorącym nazwiskiem, można tak powiedzieć. Wrzosek nie rozmawiał ze mną, tylko rozmawiał z moim trenerem. Aha. Ja to, co miałem do powiedzenia Wrzoskowi, to już dawno temu powiedziałem i jest to dosyć wiedza powszechna, co miałem mu do powiedzenia i to jest jego kłopot, a nie mój. Nie mam na dzisiaj, ja już nie mam z nim o czym rozmawiać, także co tu gadać. Dobrze, zostawmy to na razie, a jeśli chodzi o Arkadiusz, pan Pawłowski na koniec powiedział, że z dużym szacunkiem to ważenie było. Ty też tak czułeś, że to wszystko, co było tam wcześniej na konferencji, padło parę słów jakichś cierpkich. Ty zbiłeś to generalnie, ale tutaj na ważeniu było już naprawdę z dużym szacunkiem. No bo ważenie to już jest doba przed galą i myślę, że dzisiaj już mniej rozmowny bonus był, ale to jest naturalne. Boisz się, że dostanie? Nie wiem, to trzeba zapytać bonusa. Ja myślę, że to koncentracja pewnie również, także trzeba się koncentrować na robocie, a tu słowa już nic nie zmienią. Tu trzeba po prostu wyjść i zrobić roboty. Ty jutro na wesoło tak do tej gali będziesz czekał, czy raczej skupienie w pokoju? Znasz tą całą procedurę, jak to wygląda, jak to u ciebie wygląda? Nie mam zamiaru nikogo lekceważyć. Normalnie jak zawsze się przygotowuję do pojedynku mentalnego. Trzeba wyjść, dać siebie wszystko i absolutnie nie ma mowy o żadnych taryfach ulgowych. To co, czekamy jutro na waszą walkę, walka wieczoru. Wszyscy myślę, że czekają, każdy się zastanawia. Masz jakiś jak typ? To może? Nie, jaki typ? Ile można postawić na ciebie? Nie, na tym się aż tak bardzo nie znam. Kursy musicie sprawdzać na alfabet, natomiast no, ja wierzę w siebie i wierzę w swoje zwycięstwo. Natomiast to jest moja wiara i tylko wyłącznie moja. To wy sami sobie musicie odpowiedzieć, kto jest faworytem i na kogo chcecie postawić. To co, jutro czekam na walkę, zobaczymy, może porozmawiamy dłużej jutro po walce. Dzisiaj życzę ci dobrego, spokojnego odpoczynku i jutro dobrej walki, żeby naprawdę było o czym porozmawiać. Do roboty.